Znaczy ja uważam, że nam się w dupach po prostu przepuszcza. Tak, ja właśnie chciałam powiedzieć, jesteśmy rozpuszczeni. Cholerna młodzież. Dur nas, że po prostu się czepiamy. Leleszka nie ma teraz. On jest za to odpowiedzialny, nie ma go. On do pana zadzwoni, ale on nie ma mojego numeru. Zadzwoni. Tak tam było. Jaka ty jesteś piękna. Dziś, ja może zacznę tak. Są takie miejsca we wszechświecie, jak Księżyc, jak Mars, gdzie ludzie płacą wiele pieniędzy, by tam dotrzeć dla niezapomnianych wrażeń i widoku. I czy Bryza, hotel Bryza, jest jednym z takich miejsc? Zobaczcie w tym odcinku i subskrybujcie już teraz. Fajnie to wymyśliłem, nie? Będzie mi wtedy super miło i będzie fajnie. I dostaniecie info o następnym odcinku, który będzie z Gdańska z kolei, z kolejnego hotelu. Jak ci podobało w Bryzie? Podobało mi się. Także tak. Przypomniało mi się, że kiedyś jak jeździliśmy nad Polskie Morze, bo tam byliśmy na pierwszej randce, tam rozkwitła nasza miłość dopiero, prawda? Byliśmy na pierwszej randce nad morzem, ale nie mieszkaliśmy w Bryzie, tylko w Meridianie, w Chałupa. I byliśmy na pierwszej randce w restauracji Kuter na Helu. Ale chodzi mi o to, że wtedy sobie chodziliśmy po plaży i tak myśleliśmy, kurczę, ale ta Bryza jest taka luksusowa i fajnie by tam było spędzić wakacje, albo fajnie by tam było sobie tak pojechać. Jak będziemy mieć kiedyś pieniądze i sobie tam pojedziemy i będziemy sobie tam jeździć. Tak mówiliśmy wtedy, pamiętasz? To może ja jako osoba, która tu systematyzuje różne rzeczy, powiem państwu, że to jest recenzja hotelu Bryza, to po pierwsze. A po drugie, że tym razem to nie był w ogóle nasz pierwszy wyjazd do Bryzy, tylko chyba czwarty. Pojechaliśmy do Bryzy, bo Bryzy znamy, bo ja przez ostatnie miesiące czułam się naprawdę fatalnie. I mieliśmy dylematy, gdzie lecieć, bo mieliśmy tydzień wolnego. Doszłam do wniosku, że no, to moje zdrowie jest takie, że te 5 godzin w samolocie powinnam wytrzymać, ale się okazało, że loty są super drogie do Dubaju akurat. Została tylko biznes klasa. Z Dubaju zdrożał 3 razy. Kiedyś był fantastyczny i tanie, a teraz my byliśmy pierwszy raz w pandemii w Dubaju, też mam odcinek. Było dużo taniej po prostu i dolecieć i tam zostać, ale tak czy siak moim zdaniem warto. Ja się trochę bałam, że jednak mi się tam może coś wydarzyć i co wtedy. Jak ci złotymi strzykawkami zrobią zastrzyk w tyłek, to wszystko by się od razu uleczyło. Ja myślałam o Teneryfie, bo ja bardzo chcę pojechać na Teneryfę, ale Michał po prostu się broni przed Hiszpanią, słuchajcie, rękami i nogami. Niektórzy są zrzędliwi. Czyli ja. Nie byłeś nigdy w Hiszpanii, ale byłem się na internecie. Ale widziałem w internecie. To tak jakbym tam był. Super jest realistyczne ostatnio. Internetowe strony są coraz lepsze. Mam problem, bo tam podobno wieje. Dajcie znać, czy tam wieje. Ja na się boję wiatry. Jak na wieje wiatr, to się czuję bardzo źle. Dlatego pojechałem nad Polskie Morze, gdzie nie wieje. Tak, no i pojechaliśmy do Bryzy, bo Michał doszedł do wniosku, że ja Bryzę znam, że Polskie Morze mnie uzdrawia i skoro mnie uzdrawia, to musimy tam pojechać. No i tam pojechaliśmy. Wiedzieliśmy dokładnie, gdzie jedziemy, wiedzieliśmy dokładnie, jak hotel wygląda i wiedzieliśmy prawie dokładnie, czego możemy się spodziewać. Jednak jak dokonywałam rezerwacji telefonicznie, a później mailowo, nikt nie powiedział nam o jednej bardzo ważnej rzeczy, przez którą musieliśmy z Bryzy wyjechać później. O tym powiemy wam na końcu odcinka. Najpierw plusy. Emocje. Niech to się tak nakręca. Plusy są takie, że ten hotel jest na samej plaży i ma tak chyba najlepsze w ogóle usytuowanie. Ja nie znam innego. Dajcie znać, może znacie jakiś hotel, który jest faktycznie na samej plaży. Wstaje się rano, ja to uwielbiam. Tak jak byliśmy na tych domkach na wodzie, który też jest odcinek bardzo fajny, bo mój, wiadomo. Otwierasz oczy i widzisz morze, i widzisz piasek, i ludzi tam, którzy sobie może gdzieś tam spacerują, chociaż w zimie na szczęście nikogo tam nie ma. I to jest genialne i za to można zapłacić wiele pieniędzy. Ja myślę, że w ogóle w przypadku hoteli, to jest tak jak w przypadku nieruchomości, lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja. To jest jej po prostu największy plus. Jest naprawdę genialny, jak się bierze właśnie apartament, czyli to jest sypialnia i taki pokoik, salonik można powiedzieć, no to one oba te pokoje mają widok na morze. Michał wtedy nie musi wychodzić na spacery, bo widzi morze przez okno, jemu to wystarczy. To jest genialne, serio, bo są tacy ludzie, którzy często, i też tu piszecie, dziękuję wam za to, że mówią, hotel jest w ogóle nieważny. Jak ja gdzieś jadę, to tylko chodzi o to, żeby tam się przespać te 6 godzin i znowu w trasę. Tylko, że po pierwsze my tak nie żyjemy, to znaczy nie zwiedzamy od rana do wieczora, poza tym strasznie trudno byłoby
mogłoby być cały dzień w zimie na zewnątrz. Ale przede wszystkim to były takie nasze prace wakacje, w sensie, że ja tam jechałem i miałem swojego laptopa i normalnie sobie tam pracuję, dlatego mamy duży pokój wtedy, który mi ułatwia i jest internet, który również mi ułatwia. Tym dużym pokojem to też bym nie przesadzała. Przepraszam, relatywnie duży w stosunku do cel więziennych. Drugi plus, absolutnie moim zdaniem genialny, to jest to są sauny i o, basen. Tak. O Jezu, genial, wspaniałe. Sauny są piękne, są duże, no oczywiście wiecie, pachnące, relaksujące i tak dalej. Basen jest też ogromny i zimny, dlatego super fajnie się wchodzi do tego basenu w przerwach pomiędzy saunami, jak już weźmiecie ten zimny prysznic i później jeszcze dodatkowo się schładzacie w tym basenie, naprawdę wtedy się świetnie w nim pływa i to jest takie fajne, oczyszczające, orzeźwiające. Bo się mówi, o, sauna jak sauna, ale ja nie widziałem w ogóle recenzji sauny na tym YouTube, więc będziemy prekursorami. Recenzja saun. Byliśmy naprawdę w wielu spa w Polsce. W ogóle możecie nam napisać, czy takie odcinki was tak interesują, jak my wam dokładnie opisujemy hotele, w których jesteśmy. Mnie na przykład to bardzo interesuje, bo mnie zawsze stresuje wybieranie hotelu, bo niestety ja się zajmuję organizacją wyjazdów, bo ten pan ma to głęboko. A zazwyczaj ci się nie podoba i na coś narzekasz. Ja nigdy nie narzekam, jestem super pamiętny. Czy Maja się spodoba, z kolei Maja się zawsze podoba, więc Maja jest super pozytywna. Maja jest ekstra. Kontynuując wątek saun. To jest tak, że byliśmy, na przykład tu jest hotel stary w Krakowie, bardzo drogi, bardzo super ekskluzywny, przepiękny, ale na przykład wchodzi się do sauny, które też są bardzo dobre i tam leci muzyka rockowa. Z jakiegoś powodu. Taki detal, że jest ona ciemno. Ona nie była rockowa, tylko to akurat były świąteczne piosenki. To było świąteczne. Więc wchodzi się tam, jest tak głośna muzyka i tak jakaś niedobrana do klimatu w ogóle saun, że nie da się w ogóle zrelaksować i połączyć ze swoim ciałem i duszą, bo po to się do sauny chodzi. W każdym razie oświetlenie i to, że tam na przykład są takie jak w Rolls Royce jest tak zrobione, że się patrzy i są takie gwiazdeczki w suficie, to uwielbiam. Nigdy nie oglądałam sufitu Rolls Royce'a. No, jeszcze musisz się dużo dorobić. W każdym razie tak jest w Rolls Royce'ie. Parowa czy sauna. Więc tam się wchodzi i są różne kolory tych saun. Jest tam sauna parowa, jest tam sauna ziołowa i jest taka tradycyjna fińska. Ta tradycyjna fińska jest naprawdę ekstra. Właśnie te światełka i muzyka tam naprawdę się odpływa, więc no a ponieważ my byliśmy w styczniu, to też nie ma w ogóle ludzi, więc czujecie, że macie te sauny po prostu dla siebie. Ja mogę ze swojej strony jeszcze powiedzieć, że trzecim plusem bryzy są zabiegi w spa. Nigdy się na nich nie zawiodła. W tym roku wzięłam sobie masaż ajurwedyjski i był naprawdę przegenialny. Te panie tam w spa są super miłe, super wykwalifikowane. Naprawdę, jeżeli tam jesteście, to warto sobie to dodatkowe spa wziąć. I teraz kiedyś było tak, że w Bryzie były też genialne śniadania. Teraz przechodzimy do jej tak. Co mogło się nam nie podobać w tym pięknym kurorcie? Kiedyś były śniadania absolutnie wspaniałe, bo był gigantyczny szwedzki stół, na której każdy pojedynczy składnik był naprawdę w super wysokiej jakości. Wszystko było ciepłe, przyprawione, piękne. Obsługa była tak miła. Gentleman, który prowadzi tę salę, pan menadżer, starszy człowiek, bardzo nadal dostojny. Jest bardzo miły. I nadal jest starszy. W ogóle wspaniały mężczyzna. To też jest piękny widok. Z tej restauracji. Ona w ogóle jest bardzo przyjemna, bardzo elegancka i w ogóle. No ale te śniadania to są okrojone o 2/3, nie? Teraz. Przede wszystkim a propos tego, kiedy tam jechać. W lato tam jest pełne oburzenie. Bardzo ciężko jest w ogóle zarezerwować sobie miejsce w Bryzie, bo ona jest legendarnym hotelem, no. My lubimy tam jeździć w zimie, bo łatwo tam jest zarezerwować z miejsca. Przede wszystkim nie ma tam tyle ludzi, jest spokój. Uważam, że po prostu wszyscy mieli wyrąbane. Udało się zarezerwować nam hotel, w którym prawie że nikogo nie było, więc obsługa też pomyślała, może nie przyjdą, a może przyjdą, może się jakoś uda, żeby tu nie przylazł, kurde, po co to grzać, po co grzać tę jajecznicą? No, nie było wcale tak źle, no po prostu chodzi o to, była zimna jajecznica i było zimne jedzenie. I też nikt nam nie powiedział, że można coś zamówić z kuchni, znaczy ja uważam, że nam się w dupach po prostu przepuszczało. Tak, ja właśnie chciałem powiedzieć, że jesteśmy rozpuszczeni, cholerna młodzież, nadal młodzież, cholernie rozpuszczona, luksusowa młodzież, to jest twoja wina. Jeden przykład tylko podam, to jest hotel, który kosztuje 1000 zł za dzień. To nie jest mało, jakkolwiek by to nie mierzyć dla kogokolwiek, moim zdaniem, to jest dużo. I jeśli przychodzisz na śniadanie, ono jest zimne, jest tylko jajecznica, no i oczywiście tam są jakieś dodatki. Ja i tak mam poczucie, że ja do Bryzy wrócę, bo ja kocham ten widok, ten hotel, kocham Juratę. Tak czy siak uważam, że no jest
jest to wszystko na wysokim poziomie, ale faktycznie ten pobyt teraz był pobytem najgorszym. To jest stary hotel, więc te pokoje to nie jest, wiecie, nowoczesny design, to nie jest wielka przestrzeń. Są moim zdaniem urządzone przytulnie, wygodnie, no ale nie jest to poziom teraz tych hoteli, które się budują i jak one wyglądają. My wiedzieliśmy już, do jakiego pokoju jedziemy. Mieliśmy wrażenie, że ta łazienka, którą mieliśmy tym razem, była jeszcze mniejsza niż poprzednia, bo łazienki są naprawdę mikroskopijne. Ja nie mogę wejść do tej łazienki. Wiedzieliśmy, że jakby jedziemy tam i tak to tam tak, będzie wyglądało, ale jak jeździliśmy tam hotel, wcześniej... Trzeba mieć wyrozumiałość, dla niego jest stary, kiedyś się inaczej budowało hotele, oni zrobili wszystko, co się da, żeby go unowocześnić. Przepraszam, muszę nie zasłonić, bo tu jest dzisiaj właśnie jak na Teneryfie. Po prostu wszystko dookoła, właśnie to wspaniałe spa, te wspaniałe baseny, wspaniały widok, wspaniałe śniadanie, to nadrabia. Dlatego wybiera się hotel, który się zna, żeby nie było niespodzianek, nie? Żeby nie było tak, że jedziesz... No ciężko na to pracujemy, hotel kosztuje dla nas sporo, no ale myślisz sobie, no po prostu mam 6 dni, chcę odpocząć, cały grudzień mnie bolało, przez 3 tygodnie pracowałam nad nowym kursem, nagrywałam jakby cały czas, mieliśmy bardzo dużo z tym kursem pracy, kurs można znaleźć na www.personalstylist.pl i jest dostępny tylko do poniedziałku, jest to najlepszy kurs o dodatkach, jaki widzieliście. Link macie w opisie, mam nadzieję, że właściciel konta pozwoli na to. Więc chciałam przez te 6 dni po prostu pojechać gdzieś, gdzie będę wiedziała, jak jest. Nikt nam nie powiedział o tym, że tam jest cholerny remont. Dyrektorze tego ośrodka, ja pamiętam, jak kiedyś byłem miłym człowiekiem jeszcze i kupiłem lody kaktusy, całe opakowanie i spotkaliśmy pana dyrektora tego hotelu Bryzy i mu daliśmy te kaktusy. I to było takie miłe, bo on jest bardzo szalenie miłym człowiekiem. I sobie rozmawialiśmy o Bryzie, o hotelu, jak nam się podoba. Oddawaj moje kaktusy! Po tym, co tam się wydarzyło. Przede wszystkim, ale jeszcze zanim do remontu przejdę. Jak sobie pomyślę o tym wspaniałym śniadaniu i tym doświadczeniu. Mam przykład, moja żona jest wspaniałą optymistką, ciepłą osobą, wrażliwą. Ja nie wiem, co się stało z tym miłym chłopcem, którym byłem, ale jak przyszedłem na śniadanie, na którym była zimna jajecznica i pomyślałem sobie, to może chociaż kawy się napiję. Przychodzę do ekspresu i pani mówi... I już wiecie, dlaczego Michał nie lubi Bryzy. No, tu jest ekspres, tam se pan zrobi kawę. I było tak, nie było, były dwa ekspresy. Jeden, ponieważ płacimy tylko 1000 zł za dzień, ja to rozumiem, to jest mało. Chcę zrobić sobie kawę, ale chciałbym sobie cappuccino rano zrobić, no bo lubię z mlekiem rano kawę akurat, wyjątkowo. I się okazuje, że ten ekspres, który jest za darmo, nie ma podłączonego mleka, więc można sobie tylko zrobić z MK Cafe, kawa tam była. MK Cafe, dyrektorze, tam była. Pani Mokrzyż jest wspaniała, ale robi marną kawę. Tam była MK Cafe i nie było podłączone mleko, więc można sobie było zrobić marne espresso albo marne americano. Ale obok był drugi ekspres, bardziej wypasiony, gdzie zapytałem, czy mógłbym poprosić o cappuccino z tamtego ekspresu, bo widzę, że jest mleko. A, to płatne. 1000 zł za dzień. MK Cafe bez mleka. Oddawaj moje kaktusy. Żeby musieć dopłacić za kawę z mlekiem, nie widzieli tego, dajcie znać. Może jakiś absurd hotelowy macie, który znacie, wpiszcie go w komentarzu, to będzie super fajne. Ja nie widziałem czegoś takiego nigdzie. Nawet w hotelu za stówkę, w którym byłem. To jest jedna rzecz. Druga to jest remont, o którym opowie moja piękna żona, która wypoczywała tam. Nie no, ja po prostu, ja rezerwowałam hotel przez telefon najpierw, później mailowo i okazało się, że prawie, że pod naszym oknem panowie, którzy remontują hotel, no, a to, że no, on się remontuje, to dobrze. Jest w porządku, tak? Fajnie, że się remontuje. Tylko, że nam o tym remoncie nikt nie powiedział. Okazało się rano, jak jechaliśmy 8,5 godziny wieczorem do Bryzy, że prawie, że pod naszymi oknami pan tnie płytki piłą. Nie prawie, tylko 10 metrów dalej. Ja oczywiście, tak jak powiedziałam, ja rozumiem, że trzeba zrobić remont, ale wydaje mi się, że jak goście mają przyjechać... Trzeba uprzedzić, przepraszamy, mogą być pewne niedogodności, bo akurat prowadzimy remont. Czy to jest dla państwa okej? Bo my wtedy czujemy, że mamy wybór, czyli że możemy pojechać do innego hotelu, albo pomyśleć sobie, dobra, będą piłować tylko do 15, a później jest spokój. Jak ja was zaproszę do naszego domku, który powstanie i tam Andrzej będzie piłował drzewo, to też wiem, może też wam o tym powiem, ale wy i tak będziecie musieli zabukować. Na szczęście panowie obok naszego hotelu na piętrze robili remont również, więc malowali drzwi. Coś malowali. No, cichutko sobie się rano komunikowali,
wyglądali relaksująco. I to, że o tym remoncie nie wiedzieliśmy. I że nikt z tym nic nie zrobił, bo jak zapytałem, czy akurat moja żona się tu przyjechała zrelaksować, czy mogłaby pani zapytać, kiedy te drzwi skończą malować, albo czy możemy się przenieść na piętro, gdzie nie malują tych drzwi, nie ma tego remontu. Ale Leszka nie ma teraz. On jest za to odpowiedzialny, nie ma go. On do pana zadzwoni, ale on nie ma mojego numeru. Zadzwoni. Tak tam było. Nikt nie zadzwonił, nikomu się nic nie chciało zrobić. Oddawaj moje kaktusy. Nikomu się nic nie chciało zrobić, żeby poprawić nasz komfort. Mówmy o tym wprost. Hotel za 100 zł, 200 zł. Fair enough. Ale to jest bardzo luksusowy, no, kiedyś luksusowy, tam elity zjeżdżały, aktorzy, wszyscy. Taką ma renomę prawdopodobnie, jest w takim pięknym miejscu. Więc taka jest moja perspektywa, lekko się poirytowałem, przepraszam. Znaczy wiecie, no ja po prostu potrzebuję ciszy i jak jadę gdzieś i okazuje się, że jest głośniej niż w Krakowie, w którym mieszkam. Wspaniałe, że jedziemy do Bryzy i tam nie ma smogu jak w Krakowie. Ale usprawiedliwiamy, no tną ci pod oknami, nie masz kawy i każą ci dopłacić za mleko. Czy to jest waszym zdaniem podejście luksusowego hotelu? No przepraszam, mają ładny widok. Płacisz za to jak tam jest, jaka jest historia tego hotelu, gdzie to jest, jakie są widoki? Ja mam zupełnie inne podejście do tego. Ja bym chciała wrócić do Bryzy, bo tak jak mówię, jakby nie było tam remontu, ja to wszystko tam po prostu akceptuję właśnie za ten widok, za te sauny, właśnie. Wiem, co jest w Bryzie jeszcze fajnego. To jest najładniej pachnący hotel, jaki znam. Tak, ślicznie pachnie. W Bryzie jest w ogóle bardzo czysto. Bardzo jest tam czysto. To jest jeden z najczystszych też hoteli, no bo, który ja znam. Tak, naprawdę. Bardzo czysto, bardzo tam jest to akurat. No to jak mówimy, nie da się ze starego hotelu, jego też nie można tak mocno przebudować, no bo on jest chyba nawet zabytkiem już architektury. Ja w ogóle nie też, można tam nic zrobić. Ja w ogóle mam też takie poczucie, że nie ma hoteli idealnych. Nie ma. Że każdy hotel ma coś i my bardzo dużo jeździmy i bardzo dużo, w bardzo wielu hotelach byliśmy i po prostu bardzo dużo się wybacza, jak właśnie jakby całokształt tego pobytu jest wspaniały. No i ja za każdym razem, jak wychodziłam na spacer nad morze, no to czułam tak ogromną wdzięczność, że patrzę na to morze, że aż się wzruszam teraz, że mogę tam być, że myślałam sobie, dobra, trudno tną, nie? No ale już wracałam pod sam hotel. Ale ty jesteś dobrym człowiekiem, ja jestem sobą. Taka jest moja perspektywa. Zamiast polecieć gdzieś parę godzin, jechaliśmy 7,5 godziny przez całą Polskę tylko po to, żeby rano mi ciął Andrzej cegły pod oknem, a ja żebym dostał kawę bez mleka z zimną jajecznicą. I piękny jest widok, jak już mi krew odpłynęła z oczu, to go dopiero dostrzegłem. Będziemy robić tak, że będziemy mieć indywidualny, niezależny, nazwany na cześć mojej pięknej żony system punktowy. Jakbyś miała przyznać lokalizacja. 10. 10 na 10. Strefa spa, saun, 10. Basenów. 10 na 10, naprawdę jest super, super dobra. Obsługa? To zależy od ludzi. I dnia. To jest bardzo trudno, bo niektórzy byli wspaniali, a niektórzy trochę gorzej, ale tak ogólnie... 7. No, może 8 na 10. 7, 8, 7,5. Jedzenie? 7 na 10. Jedzenie jest tam bardzo dobre, oprócz śniadań, które akurat były zimne, w tym przypadku z jakiegoś powodu się zdarzyły. Jadam 6. Łącząc śniadanie. Czyli 6,5. Ja myślałam, że spa oceniamy oddzielnie, czyli te wszystkie zabiegi kosmetyczne i tutaj też chciałam dać 10 na 10. 10 na 10. Stosunek ceny do jakości, jakby to wszystko zsumować. 7,10. Ja daję mocne 5. 10. Jakby nie ten remont, no mieliśmy pecha. Jakby nie remont, to by było super, no ale remont... Czystość, czyli... 10 na 10. Tak, zapach i czystość, 10 na 10. Wystrój. Samego pokoju. Jest tam pięknie, bo na dole ten korytarz jest przepiękny. Mebelki i to, że tam jest ta biel i w ogóle tam jest, to jest bardzo ładny hotel. Na miarę możliwości tego, że tam nie można za dużo przeremontować i tylko się go wystraja, uzdabia i tak dalej. Ja bym dał 8 na 10. Łazienka? Daję mocne 3 na 10. Akurat ta była taka jak... 5 na 10. No. W takim hotelu ostatnio się zatrzymałem za 140 zł. Była większa i lepsza. Tak to wygląda i nasz... Ale wrócisz tam ze mną, czy nie? Gdyby nie ty, że ty tam lubisz jeździć, nie wróciłbym tam w życiu. Po tym, co tam zobaczyłem, ile nerwów mnie to kosztowało, ile mnie to kosztowało energii, żeby tam dotrzeć i ile za to zapłaciliśmy. Natomiast niestety jest tak, albo stety, że to jest tak piękne miejsce i nie ma tam lepszego hotelu. Jest tylko Meridian, albo apartamenty w Kuźnicy. Które są i fulinowo, ale apartamenty i fulinowo Kuźnica nie działa. I jest też tak, zimą. Że sorry za to, jest plaża dużo gorsza niż w Juracie. To nie jest prawda.
dobra, to jest moje zdanie, jest dużo gorsza niż w Juracie, bo w Juracie są te przepiękne drzewa, lasy, które są zupełnie inne niż w Kuźnicy, bo tam po prostu linia drzew jest dużo niższa, dużo szersze, więc tam są wydmy. Jest tam przepięknie, bajkowo, absolutnie. Jurata jest genialna, moim zdaniem najlepsza z tego całego pasma. Tak to wygląda. Ale się no narzekał. Ja to anonimowo opublikuję, jako mewy. Obawiam się, że po tym, co on tu naopowiadał, nie możemy już tam wrócić, a ja chcę tam wrócić, więc chciałam powiedzieć, że ja wracam. To ja cię wytnę, żeby nie było wiadomo, kto ty jesteś. Żebyś miała taką czarną... Cenzor. Ja ją proszę obsługiwać dobrze. To była recenzja bardzo optymistyczna i bardzo negatywna. Z mojej strony nie ma za co. Prawda czasu, prawda ekranu. Mam nadzieję, że się widzimy w kolejnym odcinku z Gdańska już. Będziesz jeszcze na tym kanale, czy już się zmęczyłem swoją... Zmęczyłeś mnie. Negatywnością. Zmęczyłeś mnie, bo wiesz, mam wrażenie, że będzie taki odbiór nas, że po prostu się czepiamy o wszystko jak burżuje. Dziękuję. To był nasz ostatni odcinek razem. Trzymajcie się. Pa! Dobrych podróży i dobrych hoteli.